czy na przykład żałujesz niektórych swoich wypowiedzi, które potem są puszczane w internecie i właśnie też podawane w różnych serwisach. Na przykład tam była jakaś wypowiedź, na której przeklinałaś coś. Nie, a co, no, każdy przeklina. Pokażcie mi, proszę Państwa, osobę, albo ty mi pokaż, który nie przeklina. To jest w ogóle, ja nie żałuję niczego, co powiedziałam, wyciągnięte z mojego live'a dla Kosmo, z kontekstu. I powiem szczerze, no takie portale żyją z czegoś takiego i niech żyją. Dla każdego jest miejsce na świecie. Ja po prostu potrafię przeklnąć i potrafię powiedzieć mnóstwo komplementów. Ale to powiedz, bo tam jeszcze mówiłaś, z tego co zrozumiałam, bo to było króciutkie i rozumiem, że to jest wyrwane jakieś tam z większego kontekstu. No ja bardzo żałuję, bo wszyscy powinni obejrzeć tego live'a. Ale gdzie... mówiłaś tam chyba o karierze robionej przez łóżko, czy coś nie, takiego, nie, czy się absolutnie mylę? Absolutnie nie. Podczas live'u dla magazynu Kosmopolitan, gdzie piszę felietony, wyraźnie powiedziałam, że kobiety, które są ambitne, kobiety, które chcą się rozwijać, które chcą się edukować, mają trudno w tym kraju. I jest im trudno. Łatwo jest tylko tym, które nie są ambitne, szukają bogatych mężczyzn i są k***szonami. No i tak jest. To nie jest żadne odkrycie. I to powiedziałam, a ten fragment został wycięty. Ja uważam, że w Polsce jest mnóstwo wspaniałych, ambitnych kobiet i one wiedzą, że im nie jest trudno. Nie jest im łatwo, jeśli chodzi o życie prywatne, nie jest im łatwo, jeśli chodzi o życie zawodowe. Te, które więcej chcą od życia w sensie emocjonalnym, naukowym, chcą się rozwijać, zawsze będą krytykowane, bo świat lubi łagodne baranki, a w Polsce coraz mniej łagodnych baranków. W Polsce mamy świetne babki.